Świetnie. A on ciach, ciach, ciach tym sekatorem. Grzeję patelnię. I jedziemy. Wspaniale. Ale kolorowo, pięknie. Daję radę. Wąt? Może jakim jesteś poetą, Bartek? A być może, mogłoby tak być. A zalisz. Takie dni, że chodzi za nami mięso. Czasami po prostu nie możemy sobie odmówić kawałka porządnej wołowiny. Wówczas z pomocą przychodzi rostbef. Obok polędwicy najdelikatniejsza część tuszy wołowej. Zwarty, kruchy, soczysty. Dziś Agata i Bartek przygotują swoje wariacje na temat wołowiny. Z myślą o zaleceniach dietetycznych. Muszą się bardzo postarać. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna. Kocha gotować i jeść to, co ugotowała. Z wykształcenia prawniczka, jednak salę sądową porzuciła dla kuchni. Gotuje prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, prawdziwy szef kuchni. Znany z poszukiwania i łączenia smaków, czyli tworzenia sztuki na talerzu. Klasyka z bartkowym twistem sprawdza się zawsze. Mirosława Wilk, gospodyni z pasją. Tradycja i najlepsze swojskie produkty to podstawa wilkowej kuchni, a potrawy, które wyczarowuje w ekspresowym tempie, podbijają żołądki smakoszy. Agatka, widzę, masz tu solidny kawałek rostbefu. Co tym razem przygotujesz i jakie składniki będą Ci potrzebne? Mam nadzieję, że nie poszłam po najmniejszej linii oporu, ale myśląc o dietetykach, pomyślałam o zieleninie, bo zawsze nas namawiają, żeby warzyw było sporo w diecie. Więc pożeniłam mięso, rostbef, choć w postaci mielonej, z sałatą, warzywami świeżymi i grzankami z razowego pieczywa. No mam nadzieję, że uda mi się taki pełnowartościowy posiłek dzięki temu skomponować. No, 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 kawał solidnego mięsa. Kawał mięsa, ponieważ mamy dzisiaj zjazd dietetyków. Pomyślałem o tym, będzie ich więcej. No i ty też lubisz zjeść. Wiemy doskonale. Rostbef grillowany. Uwielbiam grillowanie polędwicy wołowej, rostbefu. Mięso wołowe grillowane. Uwielbiam. Będzie grillowany. Do tego ogórek, cukinia, gruszka, rukola i dressing jabłkowy. Co z tego wyjdzie, za chwilkę zobaczysz. Agata użyje rostbefu. Będzie jej potrzebny miks sałat, pomidorki koktajlowe, kolorowa papryka, czerwona cebula i chleb. Podstawą dania Bartka będzie także rostbef. Użyje też ogórka, cukinii, gruszki, rukoli i dressingu jabłkowego. Czy to prawda, Agatka, że z rostbefem należy postępować bardzo delikatnie i na przykład przewracając mięso nie należy używać do tego widelca. A tak, naturalnie. Tak jak zresztą większość gatunków mięsa tego nie lubi, bo wyobraźmy sobie, że mamy mięso na patelni, ono już jest podgrzane, soki w nim buzują, wbijamy widelec, no więc to wszystko na wierzch wylatuje, tak jak przez małe kominki, dlatego nie chcemy, przecież ten smak cały ma być w środku uwięziony. Ale my dzisiaj będziemy mieć mięso mielone, więc ten problem odpada. A jeżeli już tak mogę pociągnąć dalej, to z tego mięsa zrobimy taką formę kiełbasek, kotlecików doprawionych cebulą, surową cebulą, solą, pieprzem, przyprawami ziołowymi i będziemy je grillować. To jest taki ciepły dodatek do chłodnej sałatki. Chciałabym też dzięki Tobie przestrzec panie domu, kucharzy, przed podstawowym błędem, który często popełniamy. Wyjmujemy mięso z lodówki i zaczynamy jego obróbkę. Tak nie wolno. Tak nie powinniśmy tak robić, chyba że przygotowujemy tatar czy carpaccio, wiadomo, to wtedy na zimno. Ale jeżeli mamy mięso, które będziemy smażyć, obrabiać termicznie, najlepiej, żeby miało temperaturę pokojową. Dlaczego? No wtedy łatwiej nad nim zaplanować, łatwiej podgrzać i łatwiej otrzymać taki stopień wysmażenia, na jakim nam zależy. Zobaczymy, czy Bartek zna ten sposób. Chyba, na pewno. To był żart, Bartku, oczywiście. Ja przecież lubię żartować. Jak wiemy doskonale. Lubimy radość. I lubimy dobre jedzenie. I lubimy dobre jedzenie.
Co ja teraz robię? Miałem ten kawałek rozbefu. Bardzo ważne, żeby znowu oczyścić mięso. Mam tutaj taką część jak błona, która była na całym rozbefie. Ja ją tak sprawnie... No, usunąłeś po mistrzowsku, muszę powiedzieć. Oddzieliłem, prawda? Zostawiamy. Dalej mówimy o niemarnowaniu jedzenia. Kolejny raz będę to powtarzał. Odkładamy sobie na bok, możemy sobie nawet zamrozić. Za tydzień gotujemy rosołek. W niedzielę możemy wykorzystać do rosołku. Co mam zamiar zrobić? Chciałbym, jednak rozbef ma swoje przerosty. Są to takie przerosty, które tutaj często widać, zobacz. Tu jest taka błonka, która przechodzi przez całe mięso. Ja chcę doprowadzić do momentu, kiedy, zaraz Ci pokażę ten efekt. Właśnie tu. I właśnie tu. Uzyskuję efekt. Nie ma. Prawie, że, no, jakby trochę grubsze było, to jakby polędwica prawie, że, prawda? Taki efekt chciałem uzyskać, żeby było jak najmniej przerostów w moim mięsie. Ja mam tutaj czyste mięso, teraz będę je marynował w grubo mielonym pieprzu, w takim młotkowanym pieprzu, prawda? Bardzo, bardzo grubo mielonym. Zawinę to w folię i będzie w lodówce sobie tak fajnie nabierać mocy. Jak długo? No myślę, że około kilku godzin. Tak naprawdę. Później pokroję to w takie cieniutkie plasterki i będę to grillował. Na sałatce będę podawał. Zmienia się rynek wołowiny w Polsce. Hodowle bydła zyskują coraz więcej zwolenników. Rolnikom zależy na najwyższej jakości produktu, dlatego zwracają baczną uwagę na sposób żywienia i dobrostan zwierząt. Takie warunki są idealne dla bydła. Pastwisko na wsi, dużo zieleni, daleko od miasta i zanieczyszczeń, do tego spokój, który wpływa na bezstresowy chów zwierząt. O tym doskonale wiedzą hodowcy, którzy od lat zajmują się bydłem mięsnym. Musi być przestrzeń, przede wszystkim dużo przestrzeni. Zanim gotowy produkt trafi do konsumenta, potrzeba sporo czasu i zabiegów. Kto chce osiągnąć szybko zysk, jest w błędzie. Tu pośpiechu nie może być. Trzeba zainwestować w odpowiednie warunki dla zwierząt, tak by czuły się one najlepiej. Rasy w ogóle te typowo mięsne wymagają hodowli przede wszystkim na luzie i nie w budynkach murowanych jakichś. Dużo powietrza, nie? To jest warunek. Wybiegi przede wszystkim i no, warunki żywieniowe, na jakimś standardzie zachować, żeby tych nie zabrakło witamin. Rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie do tak zwanego dobrostanu dla zwierząt. Specjalne dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają zachęcić gospodarzy, by stwarzali jak najlepsze warunki hodowli. Na przykład powiększali powierzchnię wybiegu. Właśnie to ma ogromny wpływ na jakość życia, w konsekwencji na jakość produktu. Rzadko się zdarza rolnik, który nie trzyma dobrostanu. Bo jeżeli bydło jest nietrzymane, czy wszystko, czy drób nie ma dobrostanu, to nie ma przyrostów, nie ma zysku, nie ma niczego. Za utrzymanie dobrostanu zwierząt rolnicy mogą liczyć także na dopłaty. Już teraz cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród gospodarzy. Rolnicy chętnie z tego korzystają. Jest to z jednej strony poprawa dobrostanu, ale też rzecz związana z poprawą jakości żywca, mięsa. W naszym kraju nie brakuje miejsc do wypasania bydła. Co więcej, eksperci mówią, że takich terenów można byłoby wygospodarować i jeszcze więcej. Mamy znakomite warunki, klimat odpowiedni, mamy również około 2 milionów trwałych użytków zielonych, które są słabo wykorzystane. Można by to wykorzystać jako bazę paszową dla produkcji bydła mięsnego. Wydaje mi się, że jest to dla Polski szansa. Szansa na rozwój polskich gospodarstw, a także zdobywanie rynków krajowych i zagranicznych, no i tym samym podbijanie podniebienia konsumenta. Mam piękne trzy kawałki z tego kawałka, który miałem. Zrobiłem sobie trzy takie kawałki. Będę je zaraz zawijał w folię. Znowu ta sama sytuacja, czyli będziemy kręcić mięso, żeby nabrało formy, ale mocno doprawione grubo mielonym pieprzem. Tak naprawdę bardzo, bardzo mocno. Wykorzystywałem ten przepis również, ale z musztardą nawet polską. Bardzo, bardzo fajny temat. Dużo, dużo pieprzu.
robię kotleciki teraz. Mam mięso mielone, doprawione już i na wykałaczkach je owijam, a biorę dwie wykałaczki, bo jak są dwie, to zawsze łatwo jest ze strony na stronę przekładać, a nie ma takiego wrażenia, że to mięsko, wiecie, wykałaczka w środku się kręci, a mięsko swoim życiem żyje. Więc jak są dwie, to można łatwo przekładać na grillu. Mięso doprawione, zaraz będę je grillować. O! A w międzyczasie jeszcze taki dressing czosnkowy, właśnie nie dressing, oliwę z czosnkiem, może z dodatką pietruszki, żeby grzanki nabrały smaku. Czosnek, oliwa, cudnie i troszkę jakiejś zieleninki. W takiej już formie kiełbasek, batoników. Podobna historia, nadajemy formy, tak jak powiedzieliśmy, folia sprawi, że ten pieprz zacznie się tam wtłaczać, nada dużo, dużo smaku. Kochani, do lodówki i zabieramy się za naszą sałatkę odświeżającą tak naprawdę, ponieważ grillowanie sprawi, że będzie ten smak, że będzie ten dym. Sałatka odświeży, dressing jabłkowy i tu mam przygotowany już wcześniej, można nazwać to podpłomek. To jest takie drożdżowe ciasteczko, drożdżowy chlebek, cienko wałkowany i pieczony na płycie bezpośrednio, drożdżowy, świetny. Będzie jako dodatek do naszej sałatki z rozbefem grillowanym. Bartku, czy ty jesteś skory do bitki? Bardzo skory, byłem jeszcze niedawno, teraz już trochę mniej. Czyli jak teraz bitki, to tylko u pani Wilkowej i z grzybami. Ładny kawałek ligawy idealnie nadaje się na bitki wołowe. To takie bardzo delikatne mięsko. Kroimy w poprzek włókien. No tak na centymetr, bo trzeba to jeszcze cieniutko rozbić. O. Teraz to rozbijemy takim starodawnym tłuczkiem. Na bitki. Nie muszę mi takie cieniutkie na zraziki, to już trzeba. Teraz je oproszymy przyprawami. Jak zwykle klasycznie, sól, pieprz i majeranek. Tyle wystarczy. Robota pali się w rękach. Teraz obtoczymy w mące. Troszkę dołożę papryki, to będzie ładniejszy kolor. Smak jest najważniejszy, ale mięso musi także ładnie wyglądać. Mące to od razu nam zagęści sosik. Trzeba, wołowina troszkę lubi, żeby się z nią pobawić. Ale bitki wołowe z pewnością są warte tej zabawy. Teraz to podsmażymy. To musi być gorący tłuszcz, jeszcze sekundkę. A do obsmażenia najlepiej nada się wieprzowy smalec. Króciutko i tutaj do tego żelibnego garka. Podlejemy też bulionem i szybko z jednej i z drugiej strony. Chodzi tylko o to, by soki nie uciekły z mięsa. Nie trzeba długiego smażenia, bo bitki będą się jeszcze dusić. Na podgrzany tłuszcz, na którym smażyły się bitki, trafiają teraz grzyby. Borowiki. O, one są już tu z cebulką. Wcześniej przygotowałam właśnie. O, przesmażymy. Ale to będzie dopiero. Oj, to będzie prawdziwa uczta. I tak przygotowane mięso w towarzystwie grzybów trzeba przykryć i poczekać. Pół godziny duszenia w zupełności wystarczy, jeśli tylko mięso jest dobrej jakości. Sosik piękny od grzybów, kolor ładny. Lekko podsmażony na smalcu rozmaryn doda smaku kluskom ziemniaczanym, które idealnie pasują do bitek wołowych. Bitki z grzybami gotowe. Mimo że wołowina potrzebuje więcej czasu na przygotowanie, to ten smak wszystko wynagradza. Z kiszonym ogórkiem albo buraczkami do towarzystwa będzie smakować i domownikom,
i gościom. Fantastycznie. Co potrzebujemy do dressingu? Najbardziej podstawowe rzeczy do dressingu mamy olej. Jakiś tłuszcz. Mamy olej. Tak. Mamy ocet jabłkowy, tak jak wcześniej wspomniałem. Miód i dla zemulgowania gorącą gotowaną wodę. Delikatnie. I świeże zioła. Mamy kolendrę, mamy pietruszkę. Mieszamy. O. A ja mam bardzo cienko pokrojone pieczywo, takie ciemne, razowe z ziarenkami. Rozłożę je na blaszce i chciałam, żeby ono tak podeschło i się upiekło na kształt takich grzaneczek. A tu oliwa z czosnkiem i natką, odrobiną soli i każdą grzankę tak teraz potraktuję tymi pysznymi smakami. I grzanki trafiają do pieca. Szybka sałatka, bardzo szybka sałatka, dressing szybki, sałatka również będzie szybka z podstawowych produktów, które mamy na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie, w markecie, na ryneczku, na bazarku, jak kto woli. Mamy ogórek, tylko będziemy troszkę octu. Będziemy go kroić, to jest też krojenie. Obieraczka do warzyw, prosta, klasyczna obieraczka do warzyw, to jest również krojenie. Nie dociągamy do pestek, tylko te fajne części zewnętrzne. To będzie w formie takiego jakby makaronu z warzyw. To samo robimy z cukinią. Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. A on ciach, ciach, ciach tym sekatorem. No kurczę, ten sos wypiła po prostu. Okej, i warzywka. Co mamy świeżego? Ja mam paprykę, pomidory, ogórki. Co tam, co dusza zapragnie, byle chrupało i miało witaminy. Tak jest, dużo witamin. Mięso i warzywo i chlebek, wszystko się tam zgrywa w całość. Resztę warzyw zostawiamy sobie, możemy zrobić inną sałatkę albo wykorzystać do czegoś innego. Gruszka, podobna historia. Pierwszą warstwę sobie obierzemy. Skórki z gruszki niekoniecznie może, ponieważ nie do końca jest przyjemna. Ale... reszta, podobna historia. Ciach, 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 ciach. To... patelnia rozgrzeje, jak się rozgrzeje bez tłuszczu. I zaraz będzie można smażyć, a tu kroimy dalej warzywka. Dużo gruszki, ona tam da nam tutaj taki fajny, słodki, owocowy smak w tej sałatce. Mięso lubi też owoce. Już powoli zaraz wjeżdża mięso, bo to będzie bardzo ważne, żeby je ładnie pokroić na tym. Plasterki, grzejem patelnię i jedziemy. A ja sobie ręce troszkę olejem. Tutaj ta rukola. Dobra, niech będzie. Jakby miał rukoli, do tego nie. I nie będę tutaj nakładała tłuszczu na patelnię, tylko każdy kawałek tak delikatnie olejem pokryję i niech się smaży. Ciach. Mamy to. Bardzo proszę, jest gotowa. Chwileczkę sobie jeszcze się przemarynuje z tym dressingiem. Będzie wspaniałym dodatkiem do naszego rozbefu. Już nie mogę się doczekać. Twojego dania też się nie mogę doczekać. Nasi widzowie się nie mogą doczekać. Za chwileczkę wykładamy na talerz. Patelnia mi się grzeje i wyciągam mój kawałek wspaniałego rozbefu, który już czuję, że kipi smakiem. Może jakim ty jesteś poetą, Bartek? A być może, mogłoby tak być. A zalisz. Zalisz? Bardzo proszę. Tak jak powiedziałem, będziemy go cieniutko kroić w takie bardzo zgrabne... Będę jadła, Bartek. Bardzo zgrabne plasterki. Je dosłownie wrzucę na kilka sekund, dosłownie kilka sekund, kilkanaście sekund na rozgrzaną patelnię, żeby one tylko... Ale patelnia musi być tak solidnie rozgrzana. Bardzo tak solidnie sądzę. Rozgrzana. No to raz, dwa, trzy, to już będę sobie sałatę na talerz wykładać, jak ty jesteś. Raz, dwa, trzy. Proszę, jest gaz, jest dobrze. Pyszny dressing z miodem. Jeszcze raz i tylko jeszcze kiełbaski, ale to momencik. Smażymy. Mięso ląduje na patelni. Tak jak powiedziałem, ono już zaczyna łapać. Od spodu już zaczyna się robić blade.
nie chcemy go na surowo podawać, więc ono nie ma problemu, jak po prostu będzie dobrze usmażone. Ale w takich cienkich plasterkach je będzie się przyjemnie jadło. Nie będzie efektu tego żucia często, tego rozbrechu, który mógłby być przesmażony tak naprawdę. Druga strona. I mówimy nie przesmażeniu. Nie przesmażeniu. Nie oszukujmy się, konkurencja w tym programie zawsze jest spora, ale mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się tutaj stanąć na wysokości zadania, bo sałatka wyszła naprawdę ekstra. Ja nie często siebie chwalę, ale dzisiaj naprawdę zjadłabym to, Michał, z przyjemnością. Klasyczna wołowina dla mnie jest super, ale czasami też, tak jak powiedziałem, warto odskoczyć i coś takiego delikatnego, fit można powiedzieć, bo w tym przypadku grillowanie i sałatka z dressingiem jest to maksymalnie fit i super świeże i lekkie. W warunkach domowo-grillowych oczywiście w rękę, ale tak, telewizyjnie sztuczcami, proszę. Tak, już. A. Tę grzankę chciałabym też. Wszystko razem. O. W takim razie. Agatka, no naprawdę ci gratuluję, bo zwykle mielone mięso kojarzy się z czymś tłustym, a tutaj delikatne, wytworne danie. No, jeszcze podane z sałatką. Myślę, że dietetycy będą zachwyceni, bo ja jestem. Bardzo się cieszę. No to cieszę, od sałatki do sałatki. Mogę? Bardzo proszę. Smakować, cieszyć się. Z tą sałatką. Smakuj, jedz, ciesz się. Tak. Jak? Super. Przełamanie lekkie tą kwasowością sałatki. Smak mięsa zachowany przede wszystkim, co jest bardzo ważne dla nas. Rostbef a la Agata i rostbef a la Bartek. Wołowina daje wiele możliwości przyrządzania potraw. I chyba każdy dietetyk się ze mną zgodzi, że jest smaczna, zdrowa i jest cennym uzupełnieniem diety. A to prawda, wołowina jest nieco bardziej pracochłonna w przygotowaniu, jednak końcowy efekt jest tego wart.